Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na pojedynek silników szachowych, programów szachowych, sztucznej inteligencji kontra właśnie program szachowy Alfa Zero kontra Stockfish. Moi drodzy, partia była rozegrana kilka lat temu, ale bardzo ciekawa, ciekawy sposób myślenia by się chciało rzec, no ale tutaj wiadomo, że maszyny grają perfekcyjnie i myślę, że no zawsze coś tam możemy się nauczyć, ale w ramach ciekawostki czemu by nie. Alfa 0 rozpoczęło ruchem skoczek F3, może bała się przygotowania ze strony Stokfisza. oczywiście żarcik, no ale skoczek F6 ze strony czarnych, posunięcie C4, B6, pomijam tutaj debiut, tutaj wyprowadzamy sobie D4, pionka, goniec B7 nie zagrał, zagrał pionek na E6, G3 i goniec na A6. To jest też teoria debiutu, w ten sposób też można grać, tutaj tego pionka należy teraz bronić. Właśnie Hetman to czyni, Hetman C2 i ruch C5. Tak, grali, grano, będą tak grali, normalne rzeczy, ale teraz następuje ruch, który mi się bardzo podoba i ja lubię te schematy białymi, no za dużo może zdradzam z mojego repertuaru, ale co tam. To są tylko szachy, tutaj się liczy w każdej partii głowa, myślenie. Moi drodzy, D5, bardzo ciekawy ruch. Jest to oddanie pionka i za wiele korzyści, jeśli chodzi o rozwój figur białych. No ale wiadomo, jak maszynie oddałbym pionka w ten sposób. Zawsze bym przegrał, jestem przekonany. No tutaj nastąpiło bicie. Pionek wybił. No skoczek jeszcze zbić na D5 nie można. Skoczkiem zbić na D5 nie można, bo następuje bardzo fajna pułapka. Hetman E4 grozi wzięcie skoczka. Jak skoczek zagra na E7, to Hetman zbija wieżę i po temacie Więc w tym momencie goniec zagrywa na B7. No i tutaj tak naprawdę E4 jest ruchem możliwym, ale białe grają sobie goniec G2, zostawiając piona na pożarcie i kontrolując rozwój figur robiąc za chwilę roszadę, tak też się dzieje skoczek D5 roszada ze strony białych skoczek na C6 wyprowadzanie figur, wieża D1 od razu wieża zajmuje wolną linię logiczne podejście do sytuacji i goniec E7 spryciula tutaj z tego stokwisza no oczywiście nie wolno zbić skoczka dlaczego? otóż jest skoczek B4 z widełkami i zdobycie jakości, no wiadomo więc w tym momencie białe zagrywają hetmanem na F5 no dobra, teraz skoczek jest atakowany, dlatego wraca na... Pole F6. W tym momencie ruch E4 jest ruchem obowiązkowym, z tego względu, że trzeba zatrzymać marsz pionka D5 i trzymać, że tak powiem, kontrolę w centrum. Te pola w centrum są dobrze kontrolowane, wieża działa. No i tak powiedzmy, jakby grał tutaj człowiek kontra człowiek, no to pozycja normalna do gry. Mi się na przykład bardzo białymi to podoba. Niektórzy lubią grać to czarnymi z pionkiem więcej. Kto co lubi. Wolę jednak mieć inicjatywę bez piona niż tego piona i się bronić. Moi drodzy, G6, ze strony, tutaj jest to Hetman F4, Roszada czarnymi i posunięcie E5, które mi się równie podoba. Bardzo mocno tutaj tym pionkiem naciskamy w centrum. Skoczek na H5, na bandę Hetman G4. Ja też specjalnie nie będę się zatrzymywał na pewnego rodzaju posunięcia, gdyż. Myślę, że dosyć, dosyć prosto to wygląda. Zobaczmy. Wieża tutaj z Hetmanem atakują pionka. No, i to wygląda dobrze. Jest ruch wieżą na E8. I właśnie teraz o co w tym momencie chodzi? Czy można wieżą zbić na pole d 7. Otóż okazuje się, że no nie za bardzo, dlatego, że grozi goniec C8 ze związaniem albo hetman C8 z tym paskudnym związaniem. Jeżeli byśmy na przykład zbili tutaj powierza E8 hetmanem, to w tym momencie można by było na przykład zagrać hetman B8 i tutaj czarne próbują złapać inicjatywę, jest atakowany pionek. No ale to mówię, to są silniki, tutaj kwestia, no mówię, Czystej kalkulacji, czego ja nie ogarniam swoją głową, ale tak nie poszło. Alfa 0 jednak tak troszeczkę intuicyjnie podchodzi do sytuacji i zagrywa skoczkiem na C3. Dobre posunięcie, oczywiście, wyprowadzamy kolejną figurę do gry. Wprowadzamy kolejną figurę do gry. Hetman zagrywa na B8 z atakiem na pionka. W tym momencie ruch pod tytułem skoczek D5. Jeszcze bardziej, jeszcze mocniej tutaj atakujemy centrum. Czy można zbić skoczkiem na E5? Okazuje się, że no nie bardzo. Z tego względu, że odbijamy skoczkiem, Hetman wybija, skoczek E7, i w następnym ruchu zbijamy gońca na B7 z figurą więcej. Taktyka, taktyka. W tym momencie Goniec zagrał na F8 i Goniec na F4 wzmocnił tego pionka. Zobaczcie, że też białe tutaj się nie boją wybicia skoczkiem, gdyż ten pionek myślę, że spokojnie by tutaj scalił tego pionka na E5 z dalszą gro pod tytułem np. H4. Ja tak bym przynajmniej próbował grać. Hetman C8, no i tak ten stalkwiś trochę tutaj wyczekuje, stoi w miejscu. Posunięcie H3, którego nie rozumiem, nie pytajcie mnie po co, ale przypuszczam, że chodzi o. Obronę Hetmana po ewentualnych jakichś takich zagraniach w D6. Tu jest głębsza kalkulacja maszyn. Zapewne skoczek zagrywa na E7, skoczek na E3, goniec na C6. Troszeczkę swobody łapią czarne. Tutaj Hetman B7 może z gońcem dobrze podziałać po diagonali, tak sądzę. I wieża zagrywa na D6. No ta wieża tutaj może zrobić niezłą karierę. Taki odważny ruch, tak naprawdę, bo trzeba naliczyć się tutaj bardzo dużo. To... Maszyny to mają obcykane, wiadomo. Skoczek tutaj zagrywa na G7 i wieża F6, ale ta wieża tutaj się wpakowała w obóz przeciwnika niestandardowo, totalnie. Ale przy takich skoczkach, aż się chce tutaj przyblokować to wszystko i naciskać na punkt F7. Hetman zagrał na B7. Ja przypuszczam, że tutaj e, Stockfish mógłby na przykład próbować wymieniać troszeczkę figur, grając na przykład skoczek D7. Teraz tu mi e, Stockfish czeskomowy podpowiada żeby tak grać. Po wymianie i myślę, że na przykład skoczek na G5 z naciskiem na F7 można by było wybić na G2 mimo wszystko i zagrać wieżą na E7. Hetman H4, na przykład, jakbyśmy atakowali, dali mata, to skoczek H5. Tu silniki się bronią, tutaj Stockfish się broni i pokazuje przewagę dla siebie. No ale tak nie poszło, nie wiem dlaczego, nie pytajcie mnie, nie mam pojęcia. Powierza F6, Hetman zagrywa na B7, po prostu sobie zobaczmy, jak tutaj dalej ta partia się to Otóż goniec zagrywa na H6 i bardzo naciska tutaj króla czarnego. Tylko pamiętajmy, że jakbyśmy my to grali, to nie jest tak prosto. To naprawdę skomplikowana mega pozycja. Skoczek D5 w tym momencie nastąpiła wymiana i wieża zagrywa na D1, wprowadzając ostatnią figurę do gry. Zobaczcie, że też białe nie patrzą kompletnie tutaj na stratę pionków. Skoczek w tym momencie zagrywa na E6, goniec na F8, wieża F8. Hetman H4, ha, sprytnie tutaj się zaczyna dziać. Może coś w tym stylu, jak poświęcenie skoczka, skoczek G5, próbą dania mata. Tak, ludzkim okiem bym to widział. Goniec zagrał na C6, no ale widzimy, że Stokwisz w ogóle się tego nie boi i po tym ruchu, no ciężko powiedzieć, pewnie się broni. Po ruchu tym należałoby zagrać tak. Skoczyć D5 i Stockfish tutaj ma niespodziankę dla nas pod tytułem D5. Dziękuję, dobranoc. Hetman wszystko broni. Oczywiście, jakieś tam bicie pionkę na E6. Cóż to dla maszyny? I zagra sobie na przykład tak wieżą I czarne są po prostu lepsze. No ale tutaj wiadomo, że jest inaczej. Właśnie po godzinie C6 Hetman zagrał na H6. Wieża A na E8. Obrona i wieża D6. No wygląda to imponująco. Muszę przyznać i mega niestandardowo. Goniec wybił na F3, goniec wybił na F3, Hetman A6. Niby ten Hetman może zbierać pionki, ale to chyba nie o to chodzi, bo widzimy, że po ruchu H4 no, ten pionek chce atakować. Alfa0 ma. Gdzieś te piony, że tak się brzydko wyrażę. Teraz Hetman zagrywa na A5 z próbą dania szacha i wzięcia piona. No trzeba na to bardzo uważać. Jest powrót wieży na D1 z tego względu. Posunięcie C4 tutaj atakuje piona i wieża wraca na D5. Następuje szach, król G2. Tutaj widzimy wieża broni teraz tego pionka. C3 bicie, bicie. No i co? No i gramy sobie dalej. W ogóle teraz silniki pokażu, pokazują, że jest remisowa sytuacja. Ja nie zazdroszczę pozycji czarnym. Silnik widzi wszystko. Posunięcie H5. No i ten pionek. Może taką karierę czasami tutaj nie zrobić, grając na H6 i próby tam mata na G7 w przyszłości. Siatki matowe mogą się e, powoli klarować. Wieża zagrywa na E7. Goniec na D1. Widzimy teraz bardzo mądrą tutaj decyzję, ten goniec zmierza na bardziej aktywną pozycję, prawdopodobnie będzie to ruch gońcem na B3, broniąc tutaj i jeszcze tam po diagonali działając dosyć mocno. Hetman zagrał na E1, goniec na B3, wieża D8, twarda obrona, wieża F3 wróciła, Hetman E4, tutaj Hetman zagrał na D2, no troszkę tutaj się białe wycofały, ale wszystko jest pod kontrolą. No cóż mogę powiedzieć? Gramy dalej. Hetman zagrał na G4 i goniec na D1. Chytre posunięcie. Z tego względu, że pionek H5 jest nietykalny. No bo po wybiciu bierze F7 i można by było tutaj składać broń. Moi drodzy, Hetman wrócił na E4. Posunięcie H6. No i ten pionek widzimy, że dopiął swego. Poszedł daleko i tutaj król już może być nieco miażdżony. Skoczek na C7 w tym momencie, wieża D6. Tak, dosyć, dosyć długa partia, ale już powoli się ona będzie kończyła. Skoczek wraca na E6, goniec na B3, i widzimy tutaj ten nacisk. Ta próba nacisku na E6. Widzimy też solidną obronę, ale kiedyś ten balonik musi pęknąć. Hetman zbił pionka, no widzimy pion. Kolejne straty ze strony białych. Wieża D5, szach na Hetmana. Hetman zagrał na H8. Stokwisz pokazuje, że cały czas jest pozycja remisowa, ale Hetman H8 wygląda mega podejrzanie. Dwa pionki mniej ze strony białych i jak gra Alfa-0, Hetman B4. Z atakiem na wieżę. No to cóż, skoczek C5 wygląda dobrze i następuje teraz niespodzianka. Jak zagrały białe? Otóż bicie skoczka. No, skoczek bardzo przeszkadzał. To bicie skoczka myślę, że jest dosyć oczywistym ruchem. Ja bym tu od razu z miejsca tego pionka zbił, ale maszyna zagrała hetmanem na h4 z atakiem na wieżę. Wiadomo, nie można zagrać f6 ani g5 i wieża z d na e8. No i teraz gwóźdź do trumny, moi drodzy, wieża f6. Ten hetman nie ma w ogóle już życia. Kompletnie. Ten nacisk na F7 jest paraliżujący i to wygląda strasznie źle. Bierze F8, Hetman F4. No, niech mi ktoś powie, co to jest za pozycja. To stoi tragicznie. Ja myślę, że nawet w tym momencie, nawet jak ja bym grał z maszyną, no, wygrałbym te partie białymi. No, przypuszczam, że tak, bo wiem, jaki tutaj schemat zadziała. No, to jest schemat zuchcwangu. Trzeba grać w sposób spokojny. Te pionki się wystrzelają, a wieże no nie mogą tanczyć w końcu, nie mogą też iść w kółko. I uwaga! Posunięcie A5, i to jest bardzo ważny teraz ruch G4. Bo po ruchu na przykład jakimkolwiek, powiedzmy, nie wiem, D5, chociaż D5 jest teraz zagrane, ale po D5 ja tu zbiję od razu gońcem. Wieża D7, Goniec wraca na C4, bardzo ładnie też blokuje pionka. Chodzi o to, że. Po tym posunięciu dopinamy wszystko ruchem G5, który broni tutaj wieży. No, Hetmana, Hetmana w tej partii tak naprawdę nie ma. Ruch A3 ze strony czarnych. Hetman F3, wieża C7. Hetman zbił pionka. Widzimy, tu się wszystko ładnie trzyma. No i Stokwisz teraz już no, nie wytrzymał presji, można powiedzieć. I Hetmanem zbił wieżę, co się wiąże z automatyczną porażką, no bo po wybiciu wieża zagrywa z F. Na C8, tutaj jeszcze Hetman na D3, wieża F8, Hetman D6, wieża z F na C8 z powrotem i ruch A4. Prosta sprawa, dochodzimy tym pionkiem do pola przemiany. Ciekawą rzeczą jest to, że jakby tego pionka nie było, czy silnik by to też był w stanie wygrać, można sobie oczywiście sprawdzić. Moi drodzy, ale co by było, jeżeli Hetman nie zbiłby tej wieży i przypuśćmy, tutaj by wieże tańczyły w miejscu. Schemat jest prosty, chcemy doprowadzać pionka do pola przemiany, na przykład hetman A6, wieża scena E7, I A4 i tak dalej, i tak dalej, schodzimy w pewnym momencie hetmanem i ten pionek ma tutaj, no, zwycięstwo w kieszeni. Serdecznie, moi drodzy, dziękuję za uwagę, partia się skończyła w tym momencie, no trzeba przyznać, że silniki tutaj, no, grają, grają trochę w te szachy ale końcówka bardzo ciekawa cuk twank niemalże na szachownicy stąd też poświęcenie hetmana dzięki serdeczne za uwagę pozdrawiam cześć